mikrofonu Krzysztof Miner. Proszę o krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. My jesteśmy bardzo zadowoleni. Mecz na inaugurację. Zawsze te mecze są trudne. I wcale i to było widać w pierwszych 20 minutach na boisku, gdzieś te emocje, czas, który upływał, były dla naszych zawodników jakimś tam problemem, ale z minuty na minutę było coraz lepiej i w pełni zasłużenie graliśmy ten mecz, mając go cały czas pod kontrolą. Czy po pierwszej połowie nasunęła się jakaś myśl, że można nie być wcale tak procesowo? No nie, z początku do samego od pierwszej sekundy do ostatniej wierzyliśmy to, że ten mecz wygramy i żadne spotkanie nie będzie łatwe. Dzisiaj pokazał zespół, że potrafi się bronić, ale fizycznie gdzieś tam te zmiany, jak już duże zmiany, jakie wprowadziliśmy na podmęczonego przeciwnika, dużo dały i widać było to w postaci jego. Kiedy możemy zobaczyć na boisku Michała Misiewskiego? Myślę, że Michał, tutaj ten uraz już jest naprawdę, tak naprawdę mógł już grać w tym spotkaniu, nie chcieliśmy w pełni ryzykować boisko sztuczne. Chcieliśmy poczekać jeszcze, żeby był w pełni zdrowy i już w następnym meczu jest do naszej dyspozycji. A skąd decyzja, żeby to Bartosz Rygnewski gdzieś stanął między słupkami, a nie Kamil Gołębiewski? Czy to na każdej pozycji jest rywalizacja i to nie chodzi o bramkarza, ale również na innych pozycjach. Każdy zawodnik walczy o swoją szansę i powiedzieliśmy, że w tym meczu nie będzie to Kamil. Tak, każdy z nich musi pokazać jakość na boisku. I to jest jedyny powód, który zabrał Kamil. Dziękuję.